witam serdecznie ponownie u mnie w Milówce, tutaj na miejscu. Kto zna mój kanał, puszczamy takie ciekawostki, jak choruję, czego doświadczam. Spotkałem się tutaj z Siergiejem teraz przed miesiąc czasu. Palec był tak, to widział moje filmiki, może wcześniej się film zobaczyć. Przykurz lipitylna, tak zwana cieśnia nadgarstka. Jedna, druga ręka, miał to dziadek pokolenia. Wracam do tego, żeby wiedzieć, co to było. Pierwszy raz zrobiliśmy masaż, robiłem to wiele na Filipinach, u różnych szamanów. Nie udało się prosić. Tu zastosował pierwszy raz te gongi, muzykę, zaraz tłumaczę dokładnie, co robimy, jaki efekt tego jest. Smarowałem jej DMSO, dziękuję za wiele informacji ze Stanów Zjednoczonych. Panie pisały, czy smarować, jakim olejem, że DMSO. Jest wiele recept, które mi tam podały, że to działa, mam tam podane tam skróty tych wszystkich. Na razie stosuję to, jak nie pomoże, będę, dziękuję za te uwagi, ale chcemy pokazać, że palec się utrzymuje już miesiąc, tak, jest lekko skręcony i kontynuujemy dalsze te efekty tego działania. Myślę, że po dwóch miesiącach, trzech, jeśli ten palec zostanie, już nie skrzywi się tak, bo nie mogłem pracować, moje ręce jest podstawą pracy, to będę Wam to udokumentował i pokazywał, jakie postępy są dalej. I oddaję się w ręce mojego mistrza. Hej. Dawaj. Bardzo przyjemne, że mnie pracuje z Grzegorzem. Tak, dzięki. Bardzo miło i dobrze pracuje się, współpracuje z Grzegorzem. И первая работа была по эпитрену где-то месяц назад. Первый раз начали работать с эпитреном месяц тому, докладнее. Wielu ludzi wątpiło w to, co my robimy, wyśmiewało nas i pokazujemy efekty. No, дело заключается w tym, że u każdego jest swoje widzenie болезни. Każdy ma swoje widzenie na jakąkolwiek chorobę. Но здесь я вижу, что эпитрен связан не только с телом человека, но и с головой. Я тут вижу, что этот эпитрен не только связан как бы мясом и с телом человека, но также с головой. Естественно, я начал работать непосредственно с эпитреном. Очевидно, начал работать непосредственно с эпитреном, с головой и с головой. Очень интересная работа получалась с подключением мисы. Bardzo ciekawe wyniki są z zastosowaniem misy. Powiedz, po co to misę stosujemy też? Значит, сначала мы делаем вибрация, которая входит в тело. Najpierw robimy wibrację, która wchodzi w ciało. Tutaj króciutko, bo za długi film był. После того, как вибрация вошла в тело, по тем, как вибрация вошла в тело, то надо, чтобы голова ощутила тоже вибрацию. Треба, чтобы голова również отчула вибрацию. Произошла, что вибрацию почувствовала тело и голова. Kiedy ciało i głowa odczuło wibrację, dostało taką pamięć. Тогда голова как бы начинает видеть проблемы в теле. Wtedy głowa, czyli mózg, tak? Да. Spostrzega problem w ciele. Odnajduje, lokalizuje. Oj, to jest bardzo przyjemne, to nie zaczystuję, boli. Zaczystuję, kiedy делали Grzegorzu do tego epitrena. Kiedy Grzegorz próbował prostować tego dipitrena. Przez wiele to lat. Na следующий dzień było jeszcze chuje. Jeszcze gorzej, bo wielu ludziom się tak robi. Następnego dnia czuł się dużo gorzej. Nie palec po no. Dlaczego? Właśnie, dlaczego? Потому что голова не видела эту проблему. Dlatego, że mózg nie widział tego problemu. I było сложно уже. O. Вот, tak, чуть-чуть поближе. Поближе можно. Вот практически мы уже дошли в некоторых ситуациях, что можно выпрямить вот так палец. Tu w tej sytuacji palec jest prawie wyprostowany, tak, około 90%. Tak. Потому что когда ты берешь и пытаешься помочь телу, kiedy próbujesz pomóc ciału, to необходимо стараться, чтобы и включилась на этот процесс голова при некоторых заболеваниях. To również trzeba włączyć mózg przy niektórych zachorowaniach, которые считаются неизлечимыми. I to właśnie
właśnie nie, choroby, które, które uważają się za nieuleczalne. Tak. Значит, прошел практически месяц. Minął miesiąc. Tak, dokładnie. Палец остался таким же. Palec po ostatniej tutaj terapii. Terapii został na Prost. Tym samym miejscu. Nie, miesiąc nie wrócił temu, dokładnie. Nie wrócił tak. do. Вот практически он уже более-менее выпростованный. Он есть уже bardzo выпростованный. Более-менее. И та жила из ней тварда, не видно. Вот сейчас можно даже нажать, и уже будет не видно эту жилу. А палец второй точно так же. Вот, два пальца одинаковые. Та жила есть праве невидочна в той хвили, тен мень. Щенгно, щенгно. Щенгно. Вот. Покажи, как выглядит. Но это не значит, что этот вопрос полностью решен. Oczywiście to nie jest powiedziane, że już problem jest, został rozwiązany. Потому что некоторые заболевания требуют времени. Dlatego, że niektóre choroby potrzebują czasu. Это заболевание генетическое. To jest choroba genetyczna. И для того, чтобы генетическое повлиять на генетическое заболевание. I dlatego, żeby wpłynąć na chorobę genetyczną. Необходимо определенное знание. Potrzebne są, potrzebna jest wiedza. Którą my сейчас postarali się применić. Które myśmy tutaj zastosowali. Na dany moment ja widzę, że i tak my делали trzy razy. Tak zrobiliśmy taki zabieg trzy razy. I po każdym zabiegu, po każdym zabiegu my делали układy z ogniwki. Po każdym zabiegu robiliśmy okład z ogniwki. Dawaj, dawaj. Pokaż ogniwkę. Вот. За каждым разом ее патруны. Глаз огни. То есть мы брали, делали фолию, так. газету, то есть бумагу, капали огнивку. Газа давали мы оклад за огнивки и завиялись фолию. Что это нам давало? На около полгодины. Так, да, около на полгодины. Оклад на полгодины, не дуже. Во-первых, огнивка это настойка на моли восковой. Огнивка то есть вытяг с моли восковой. И там есть ДНК моли восковой. И там в ней есть ДНК моли восковой. ДНК моли восковой, моль восковая это прежде всего является врачом пчел. Моль восковая то есть лекарем пчел. То есть ее ДНК это ДНК лекаря. ДНК moli woskowej to jest DNA też matki pszczoły. To jest to samo, ta nie sama wibracja. Nie ma, nie, niemnożeczkę nie tak. DNK moli woskowej. DNA moli woskowej. To jest DNK существа, które leczy. To jest DNA istoty, która leczy. Естественно. Он принимал не только энзимы, которые там содержатся. Oczywiście tutaj się dostały nie tylko enzymy, które tam są. А ДНК. Ale również DNA. И ДНК моли восковой, как существа, которое лечит. И ДНК моли восковой, как, które leczy. Istoty. Istotę, która leczy. Естественно, влияла на ДНК. Grzegorza. Oczywiście miało wpływ na DNA Grzegorza. Tak DNK любого существа влияет DNA, na DNK drugiego существа. Każdej istoty ma wpływ na DNA innej istoty. Через вибрации. Poprzez wibracje. I эти вибрации my что делаем? I te wibracje, co my robimy? Усиливаем. Wzmacniamy. Tak. Да, естественно, это хорошие шаги. То są bardzo dobre kroki. Но еще пока до конца мы не дошли. На głowę super to działa na mnie. Ale jeszcze przed nami długa droga. Даже выпрямить палец на месяц. Nawet wyprostować palec na miesiąc. I że on smógł работать рукой. I że on normalnie mógł pracować fizycznie. Bo ja pracuję każdy dzień, o. Zobaczcie, cały czas to chodzi. I to jak ciągnie mnie nie boli, bo to jest przyjemne, no. Da, to już jest
первое достижение и первые хорошие то шаги. То есть первый сукces и первый крок сделан. Bardzo dziękuję. Dziękujemy i pokażemy, chcę jeszcze powiedzieć światu, że to nie są jakieś tutaj szamańskie, że my chcemy coś pokazać, zreklamować. Ja pokażę na moim przykładzie, czy uda mi się ten palec wyprościć, czy nie. Pokażę wam to za miesiąc, za dwa. Jakie osiągnęliśmy efekty? Mamy kontaktem cały czas. To są zwykłe wibracje. To są zwykłe wiedzy. To jest zwykła wiedza. Tak. Wielu ludzi mówi, że to w jakich czasach żyjemy, że to XXI wiek, że nie należy wierzyć w żadne wibracje i tak dalej. No pokażemy dokładny, czysty żebud, nie robię tu nic naciągane, każdy widział, jaki miałem palec. Palec był w ten sposób, nie mogłem pracować tym palcem. Teraz pokażemy po miesiącu, jak długo się to utrzyma. Jeśli się to uda, robimy taką próbę, to ja pokażę to całemu światu. Po prostu, żeby udowodnić, że jednak są coś ponadnaturalnego, a nie tylko medycyna. Operacja nic nie pomaga, ścikałanie tego chemicznego związku również uszkadza palec. Rozmawiałem z profesorami, tak jak powiedziałem, w Goczałkowicach, pan profesor powiedziała mi, że Grzegorz nie poleca mi tej operacji osobiście, bo palec będzie nieczynny, będzie bezwładny. Także pokazujemy to, jeśli mi się uda, będę mógł pracować tymi rękami. Oczywiście pokażemy wam to, doświadczam to na własnym ciele i będziemy się dzielić z wami informacjami. Pozdrawiamy was wszystkich, także musicie rozszerzyć swoją świadomość również na takie metody lecznicze, które są w świecie i ludzie wracają do tego, wierzą właśnie w wibracje, inną taką świadomość. Pozdrawiam wszystkich serdecznie razem z Siergiejem i dziękujemy. Dziękujemy.